Witam, zapraszam na odcinek Daleko od Szosy, aktorzy ze swoimi synami i córkami. Jan Machulski, urodzony w lipcu 1928 w Łodzi. Aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, profesor sztuk teatralnych, reżyser teatralny i pedagog. W 1954 ukończył studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Łodzi, a w 1971 reżyserem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W młodości aktywnie uprawiał sport, grając w trzecioligowym klubie piłkarskim Włókniarz Aleksandrów Łódzki. W 1954 w Olsztynie zawarł związek małżeński z Haliną Brzezińską, a rok później na świat przyszedł ich syn Juliusz. Reżyser, producent filmowy, aktor, scenarzysta i dramaturg, założyciel studia filmowego Zebra. Studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Reżyserii Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Jan Machulski z nieformalnego związku miał również syna Wojciecha, urodzonego w 2003, który od 2022 roku jest rzecznikiem partii Korwin. Jan Machulski zmarł na zawał serca w warszawskim szpitalu bielańskim w wieku 80 lat. 28 listopada został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, po mszy pogrzebowej w kościele Wizytek. Ferdynand Matysik, urodzony w kwietniu 1931 w Drogomyślu, aktor teatralny i filmowy, absolwent PWSA w Krakowie. W 1954 pracował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, w latach 1955-64 w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie oraz w latach 64-2007 w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Występował też w kabarecie Dreptak Andrzeja Waligórskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Był ojcem aktora teatralnego i filmowego, reżysera oraz tłumacza Grzegorza Matysika, urodzonego w 1960, który na scenie zadebiutował w 1982 rolą Ignaca w Transatlantyku Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Ferdynand Matysik zmarł 9 maja 2021 we Wrocławiu. Został pochowany 14 maja o godzinie 13 w kościele świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. Miał 90 lat. Leonard Pietraszak, urodzony w listopadzie 1936 w Bydgoszczy. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Dzieciństwo spędził w Bydgoszczy, gdzie zamieszkał w domu przy ulicy Gdańskiej 95, a po 1945 przy ulicy Grunwaldzkiej 38. Gdy mieszkał pod tamtym adresem, poznał go mieszkający niedaleko kamienicy Edward Rinke, ponieważ młody Leonard Pietraszak chciał pójść w ślady brata, który boksował w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął treningi pod okiem trenera Rinke. Jest absolwentem miejscowego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. Popularność przyniosły mu role w serialach telewizyjnych. Wystąpił jako Krzysztof Dowgird w serialu Czarne Chmury. Jest mężem aktorki Wandy Majerówny. Z pierwszego małżeństwa z Hanną ma syna Mikołaja, absolwenta Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który studiował filologię germańską i historię sztuki, także na Uniwersytecie Georgia Augusta w Getyndze. W latach 1991-96 był asystentem dyrektora naczelnego Muzeum Narodowego w Poznaniu, świętej pamięci profesora doktora habilitowanego Konstantego Kalinowskiego. Kazimierz Mazur, urodzony w grudniu 1948 we Wrocławiu. Aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. W 1974 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Popularność przyniosła mu rola Tomasza Niechcica w filmie i serialu Noce i Dnie. Jego pierwszą żoną była impresario Beata Bogdańska-Mazur. Ich synem jest Kazimierz Mazur, aktor filmowy i teatralny, który od 2003 wciela się w rolę Kamila Hoffera w serialu TVN na Wspólnej. Uczestniczył w 13 edycji programu rozrywkowego TVN Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Drugą żoną była kompozytorka Katarzyna Gartner, z którą mieszkał w Komaszycach pod Kielcami. Był rodzimowiercą, współzałożycielem zarejestrowanego w 1995 roku rodzimego kościoła polskiego, w którym pełnił rolę ofiarnika generalnego oraz w różnych okresach funkcję członka Rady RKP. Aktor zmarł 6 września 2022 roku. Także jego pogrzeb 14 września odbył się w Wołominie w obrządku rodzimowierczym. Miał 73 lata. Tomasz Zaliwski, urodzony w grudniu 1929 w Rudzieńcu. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Miał dwoje rodzeństwa, siostrę Marię i brata Piotra.
przerwał studia na Uniwersytecie Poznańskim i przeniósł się na studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, które ukończył w 1955. Swój debiut teatralny miał rok później. W grudniu 1963 ożenił się z aktorką Teresą Lipowską. Byli małżeństwem aż do śmierci Zalewskiego w 2006. Miał z nią syna Marcina. Syn przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora jednej z firm finansowych. Dzisiaj jest menadżerem w korporacji zajmującej się wynajmowaniem prywatnych odrzutowców. Aktor zmarł 13 lipca 2006 w Warszawie. Pochowany został w Warszawie na cmentarzu w Pyrach. Miał 76 lat. Halina Kossobucka, urodzona w sierpniu 1920 w Grudziądzu. Aktorka teatralna i filmowa. Pracowała w Teatrze Grodzieńskim. W 1965 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 1984 Krzyżem Oficerskim. Od 1945 Halina była żoną aktora filmowego i teatralnego Jacka Woszczerowicza, zmarłego w 1970. Owocem tego małżeństwa był syn Jacek, który zginął w górach w 1964. Aktorka zmarła 26 lipca 1994 roku w wieku 73 lat. Została pochowana na warszawskich Powązkach. Spoczęła obok męża. Sławomira Łozińska, urodzona w kwietniu 1953 w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa. W latach 2003-2005 członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Warszawie. W latach 1971-1975 studiowała na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studium menadżerów kultury przy Szkole Głównej Handlowej. Jej dorobek artystyczny objął kilkadziesiąt ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, w tym w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. Wystąpiła właśnie m.in. w serialach Daleko od Szosy i w Labiryncie. Epizodyczne role zaliczyła w serialach Klan i Złotopolscy. Była żoną Janusza Olejniczaka, pianisty, pedagoga muzycznego i aktora. Owocem tego związku są synowie Tomasz i Paweł. Tomasz studiował medycynę, uwielbiał żeglować. Zmarł w wieku 24 lat. Gdy wysiadał z autobusu, skręcił nogę. Założyli mu gips. W nocy dostał zatoru. Rano już nie żył. Opowiadał przyjaciel Sławomiry. Irena Szewczyk-Kowalewska. Urodzona w grudniu 1947 w Łodzi. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. W 1975 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Najbardziej znana z roli Ani, właśnie dziewczyny, a później żony Leszka w serialu Daleko od Szosy. Po zakończeniu kariery została pracownikiem naukowym w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. Od lutego 2008 posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i jest profesorem nadzwyczajnym. W 1976 poślubiła operatora filmowego Krzysztofa Bobrowskiego. Małżeństwo zakończyło się rozwodem. Mężatka ma syna Michała. Aktorka pracuje na uczelni wraz ze swoim synem.